Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj proste danie warzywne z komosą, burakami, cukinią, pieczarkami, cebulką, doprawione bardzo prosto, ale całość wyszła zaskakująco smaczna, więc z przyjemnością ten film tutaj prezentuję. Dodam, że tego typu zestawienia najchętniej robię wtedy, kiedy jestem sama w domu. Otwieram po prostu lodówkę i w samotności sprawdzam, jak wychodzą moje pomysły w zestawieniu z rzeczywistością. Dzisiaj akurat nie miałam pomysłu na ugotowane na parze buraczki. Nie miałam ochoty ani na klasyczną sałatkę, ani na smoothie, więc zdecydowałam się dodać je na patelnię i wyszło to naprawdę smakowicie. Jeśli jesteście zainteresowani, to wideo przepis już za chwilę, a przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Zaczęłam już szykowanie posiłku, bo w sumie nie miałam planu, żeby nagrywać, no ale nagrywam. Dwa buraki ugotowane na parze obrałam i pokroiłam w pół plastry w rękawiczkach bądź przez woreczek foliowy, żeby sobie nie pobarwić dłoni. Jedna cukinia młoda, wezmę ją w całości, odkroję tylko końcówki, pokroję w pół plastry, małe pieczarki, cebula i tu mam już ugotowaną komosę ryżową, 1/3 komosy czarnej i 2/3 komosy białej. Resztka, która została mi z wczorajszego dnia, myślę, że może nie wiem, pół kubka tutaj jest. Kaszę dodaję po prostu na oko po to, żeby podbić wartość odżywczą dania. No i zaczynamy. Buraki pokrojone odstawiam na bok. Cebula, będę potrzebowała połówkę. Kroję zatem na pół, a następnie kroję w pół talarki lub w piórka. Teraz cukinia, odcinam końcówki, przekrawam na pół, zobaczcie, piękna. I kroję w pół talarki. Takie dość grube, żeby dobrze grały z mięsistym burakiem i z pieczarkami. Pieczarki myślę, że wezmę połowę, tu mam chyba 250 gramów. One już są oczyszczone, teraz je tylko obieram i kroję na pół lub w ćwiartki. Pieczarki odczyśćcie dokładnie tak jak chcecie, ja po prostu ściągam skórkę, odkrawam końcówkę ogonka i taką pieczarkę mogę już przygotować. Pokroję po prostu na pół i te maleństwa dodam na patelnię. Tu już gotowe. No dobra, to w zasadzie wszystko i zaczynam smażyć. Na patelnię wlałam już olej czosnkowy, to może być dowolny ulubiony olej do smażenia, jaki lubicie. Sprawdzi się także olej kokosowy, masło klarowane. U mnie dzisiaj domowy olej aromatyzowany czosnkiem. Jak go przygotować, pokazywałam w osobnym filmie. I ten czosnek bardzo fajnie podbije smak całej potrawy. Gdybym nie miała oleju czosnkowego, to dodałabym tutaj ząbek czosnku właśnie dla podbicia tego smaku. Na rozgrzany dodaję cebulę i krótko podsmażam na średnim ogniu, aż się zeszkli. Nie chcę, żeby była zrumieniona. I kiedy się smaży, od razu dodam przyprawę, a przynajmniej część przypraw, bo jeszcze finalnie doprawię to na końcu. Dodaję pół łyżeczki ziół prowansalskich, 1/3 łyżeczki kurkumy, odrobinka czarnego, świeżo mielonego pieprzu i pół łyżeczki słodkiej czerwonej papryki. Mieszam, żeby cebula pokryła się przyprawami. Zaczyna to bardzo przyjemnie pachnieć, lekko czosnkowo olej robi swoje. Teraz dokładam pieczarki, zmniejszam grzanie i przykrywam na 2-3 minuty, żeby pieczarki puściły sok. Ale super, soku za bardzo nie puściły, pewnie za krótko, ale dno patelni jest wilgotne i pachnie to po prostu obłędnie. Teraz dodaję cukinię, rozdzielam plastry i mieszam tak, żeby pokryły się przyprawami. Pachnie cudownie i powiem Wam, że w sumie po podsmażeniu spokojnie można byłoby to zalać masą jajeczną i zrobić pyszny omlet. Dzisiaj pomysł jest jednak inny, bo chcę to wypróbować z burakami. Zwiększam grzanie i podgrzewam, żeby cukinia lekko zwiotczała. Ma być podsmażona, ale nadal jędrna. Podleję odrobinką wody. Jakieś 50 ml może dolałam. Zwiększam grzanie i czekam, aż ta woda odparuje. 2-3 minuty i powinno być dobrze. Niech to się dusi, za chwilę danie będzie gotowe. Została mi jeszcze komosa i buraki. Myślę, że buraków dodam tylko połowę, bo zrobiła się z tego całkiem solidna porcja. Część tych plastrów wykorzystam sobie do sałatki, po prostu na zimno, na przykład jutro. Zobaczcie, na dnie robi się taki apetyczny sosik. Dokładam połowę buraków, czyli jeden burak. On już jest ugotowany na parze, pełen smaku, dość słodki. Zobaczymy, jak zachowa się w tym daniu. Myślę, że będzie to bardzo dobre. Wygląda z całą pewnością wspaniale. I gdy tylko burak się podgrzeje, danie będzie gotowe. Tylko teraz szybka decyzja, czy komosę podgrzewam osobno, czy dokładam na patelnię. Pewnie ładniej będzie, jeśli podgrzaną położę jedną gorącą warstwą na talerzu i na to wyłożę warzywa.
ale szybciej i łatwiej będzie po prostu dorzucić na patelnię i pomieszać. I ja tak właśnie zrobię. Oczywiście mieszam delikatnie i czekam, aż wszystko się podgrzeje. Teraz już zmniejszam grzanie, żeby tego nie przypalić, bo woda na patelni zaczyna już odparowywać. I teraz można byłoby tutaj dodać dla kontrastu jeszcze trochę fety. Ja podam to dokładnie w ten sposób. Przekładam zatem na talerz. Posypuję zieleniną, metka pietruszki, szczypiorek według uznania i można podawać u mnie na ciepło, bo z myślą o ciepłym posiłku po dniu pracy, ale spokojnie będzie to smakować także na zimno, na przykład w postaci sałatki i wtedy można zapakować do pudełka i wziąć na wynos do pracy. Buraki sprawdziły się świetnie, myślę, że będę częściej korzystała z nich w ten sposób, bo to bardzo wartościowe i smaczne warzywo i cudownie wprowadza nowy smak do praktycznie znanych już potraw. Pyszne, mięsiste pieczarki, grubo pokrojone, lekko słodkie buraki, jędrna cukinia, podsmażona cebulka i komosa, która daje fajnej tekstury temu daniu. Naprawdę banalnie proste, ale smaczne. Ja tego nie soliłam, bo mi te smaki odpowiadają. Oczywiście można to dosolić lub wkruszyć fetę. Ja zostawiam tak jak jest, idę cieszyć się posiłkiem i zachęcam do wykorzystania przepisu. No i na koniec lekki obiad, więc chyba zasłużyłam na deser. A na deser jeżyny z lodami. Lody kupne, waniliowe, żeby nie popadać w skrajności. Jeśli chcecie, mogą być to też zblendowane, mrożone banany. Pokazywałam taki przepis kiedyś. Moje jeżyny są lekko kwaśne, więc polewam syropem, u mnie daktylowy. Fajnie sprawdziłby się też po prostu miód. Trochę lodów. Jeżynka na koniec. Bazylia, sprawdziłaby się też mięta, ale ja uwielbiam bazylię w takich deserach. I można podawać. Absolutnie, absolutnie pyszne. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał, że potraktujecie go może jako inspirację. Po przepis i składniki odsyłam jak zawsze na blog Skutecznie TV. Bezpośredni link wkleję w informacjach pod filmem. Przypominam także o subskrybowaniu kanału, by nie przegapić kolejnego odcinka. I dziękuję za uwagę oraz tradycyjnie miłego dnia Wam życzę. Smacznego!